Dzień dobry, znajdujemy się na plenerze malarskim Mansarda. To jest taki ciekawy tytuł i jest trochę lokalnie związany, ponieważ mansarda występuje w Drawsku Pomorskim. Są to mieszkania na poddaszach. Troszkę się tym inspirujemy i staramy się użyć tego motywu w naszych pocztówkach dzisiejszych. Jest to pierwszy plener w takim składzie i mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie cykliczne, ponieważ już dzisiaj powstały takie pomysły, żeby ten plener powtórzyć też zimową porą, wiosenną, potem letnią, także żeby te pocztówki były urozmaicone i z każdej pory roku. Jest około 15 osób i są w różnym wieku. Jest to od wieku tam 11 lat w górę, także nie było żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o wiek i każdy mógł wziąć udział. Cały czas mamy taką otwartą pracownię, do której można przyjść i razem z nami tworzyć. Jest już taka ekipa stała, jest kilka osób, które zaczęły w kwietniu przychodzić do pracowni, w której prowadzę zajęcia z rysunku i malarstwa. Także jest takie miejsce, gdzie możemy się spotykać i serdecznie zapraszam nowe osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, które wcześniej malowały, ale również można przyjść i zacząć dosłownie od początku. Dzisiaj głównie malujemy techniką akwarelową, ponieważ jest to taka wygodna technika, jeśli chodzi o zabranie sprzętu w plener, żeby wyjść, dlatego dzisiaj akwarelki. Jest to też taka wdzięczna technika, ponieważ te pocztówki są takie delikatne, dlatego wybraliśmy dzisiaj akwarele. W technice akwarelowej wygodniej jest zrobić szkic ołówkiem i później nanosić na to farbę. Mamy taki plan, żeby wykorzystać pracę na kubkach, które będą takim produktem regionalnym. Jestem Oliwia Stęczykowska, bardzo lubię chodzić na zajęcia plastyczne i chodzę już pół roku. Dzisiaj namalowałam kościół. Najbardziej lubię rysować drzewa. Jestem Miłosz Haczkiewicz, chodzę na zajęcia tutaj do pani Natalii już od początku kwietnia, więc dosyć długo. Dzięki niej namalowałem swój pierwszy obraz, za co jestem jej bardzo wdzięczny. Również chodząc na te zajęcia udało mi się dostać do szkoły plastycznej w Szczecinie, gdzie chodziła moja mistrzyni Natalia. I jestem bardzo z niej zadowolony i naprawdę świetne są te zajęcia. Polecam każdemu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Tutaj z Drawska Pomorskiego, przy tym starym naszym obiekcie na takim najciekawszym, najważniejszym w naszym mieście, Drawsku Pomorskim. Chciałem wszystkich pozdrowić. No i co, ja jestem akurat pierwszy raz na takim plenerze, jak to się mówi, malarskim.
tutaj organizowany przez Dom Kultury, przez panią Natalię Szynal. Zapraszamy wszystkich do uczęszczania oprócz dzisiejszego dnia, bo to jest wyjątkowo akurat tylko ten dzień, we wtorki i w czwartki w godzinach popołudniowych, do malowania, do próbowania, do zaczynania. Ja od 2013 już tak można powiedzieć zawodowo się tym zajmuję. Wcześniej to tylko tak dorywczo. Okazuje się, no jak wiem po sobie, z biegiem czasu, że to jednak człowiek sam pomału sobie to wszystko od siebie rozwija. Malarstwo czy rysowanie. No i mega atmosfera, fajni ludzie, pozytywne klimaty, fajna pozytywna energia. Także zapraszam i ja również. Interesuję się malarstwem oczywiście, ale malarstwem intuicyjnym, typu mandale, tego typu spotkanie po raz pierwszy przeżywam. Jestem pod wrażeniem. Piękna architektura, piękne miejsce, wspaniali ludzie przede wszystkim. Czuję się wśród tych wszystkich uczestników bardzo dobrze, co są fajni ludzie, otwarci na świat, na przyrodę, na to wszystko, co nas otacza, na różnych poziomach. No, ta energia na wielu poziomach bardzo mi pasuje. I jestem tu, gdzie jestem i przychodzę bardzo często i myślę, że będziemy się spotykać i będziemy tworzyć dużo piękna.